Ze szkół podstawowych, bo też dostali od nas zaproszenie. Ale przede wszystkim zaprosiliśmy was, najmłodszych ze wszystkich przedszkoli. Bardzo się cieszę. Takim gromkim krzykiem oznajmijcie swoją obecność. Przedszkole numer 1. Witam was jeszcze raz. Przedszkole numer 1. Przedszkole numer 2. Właśnie, przedszkole numer 2. No, teraz słychać, że jesteście. I wiem, że z trójki jest troszkę mniej, ale na pewno sobie świetnie poradzą. Przedszkole numer 3. Nie ma ich za dużo, ale za to mają dużo pary w sobie. Słuchajcie, jeszcze jest zima. Za moment będzie zaczarowany moment i będzie już wiosna od dzisiaj. Zobaczcie, nawet słoneczko nam sprzyja, ale póki co parę osób powiedziało, że jest zimno, w związku z tym proponuję, bo uzgodniłem to również z wami przed momentem, że zrobimy sobie 4-minutową pierwszą tej wiosny dyskotekę. Co wy na to? Za chwilę poprosimy Marzanny tutaj na środek, ale póki co 4 minuty, bawimy się wszyscy. Bardzo proszę o utwór, który jest naprawdę gorący i mam nadzieję, że was rozgrzeje. Tańczymy wszyscy? W miejscu można będzie poskakać. To rozgrzewamy się, słuchajcie. Ostatnie po drugiej zimy, wyganiamy z siebie zimę. Musimy się rozgrzać. Jeszcze moment. Czekamy na pierwsze rytmy. Dobra, grzejemy się, grzejemy się, grzejemy się. Komu jest zimno? Marzanny do góry, Marzanny do góry. W ten sposób nasza pierwsza mini wiosenna dyskoteka jest poza nami, ale to nie koniec gorących rytmów, nie koniec prezentacji, przede wszystkim Marzan. Ściszamy muzykę. Słuchajcie, teraz zapraszam tutaj na środek, albo może jeszcze nie, bo parę osób dopytywało się, po co są te mikrofony tutaj. Ja mówiłem, że mikrofony są po to, żeby do nich mówić i oni powiedzieli, że chcą coś do was powiedzieć. Chcecie posłuchać, co mają do powiedzenia wasi starsi koledzy? Ja nawet nie wiem, co oni chcą powiedzieć. Zobaczymy. Bardzo proszę. Grupę, która chce coś powiedzieć do tych mikrofonów, o wejście na scenę. Proszę. No już. Proszę. Nie, bo na razie oglądamy. Oglądamy jeszcze. Proszę. I leci Adam Małysz i piękny telewizor!
lataniu. No, a o skokach. No to powiedz mi, jak się odbywają Mistrzostwa Świata w ogóle? Było to tak. No i źle. Jak ty tak możesz mówić? Wiesz co, chodź, ja ci tu wszystko wytłumaczę. Chodź. Chodź. Raz, dwa. Kto je tu postawił? Nie wiem. Patrzcie, kujony. Ja. Patrzcie, dziewczyny idą. Wiecie, że jest to dyskoteka? Cześć, chłopaki! Siema! Spinersami się bawią! Patrzcie, kujony przyszły! Żadne kujony, my tu sztukę teatralną ćwiczymy, te mikrofony są dla nas. Ja będę reżyserem. Chcecie zobaczyć? Cisza, cisza, zaczynam. Nasz teatrzyk podwórkowy daje występ gratisowy. Zobaczycie różne cudy, hokus pokus, śmiech na pudy. Nie zabraknie wśród numerów akrobatów i żonglerów. Nawet się nikomu nie śni, jakie tu usłyszy pieśni. Radio lipa, kino lipa, tylko u nas taka stypa. Proszę z okien na nas patrzeć i mieć brawa jak w teatrze. Wszystkim damom się kłaniamy i nasz występ zaczynamy. Wystąpią najlepsi artyści, Marzanna. Ja. Oboje. Yes, yes. Uczony? Ja, wybierz mnie, nie, ja. Dobra. I soliści? My! A właśnie, że my! Cisza! Oraz? Panna nieuczesana. Dobra. I panna porozmiana, proszę. Niech będzie. Yes. Panna z dziurą na pięcie? Okej. Okay. Panna z plamą po atramencie? Dobra. Panna z piłką od kosza? Niech będzie. Idziemy przez wioskę długim korowodem. Niesiemy Marzannę przez zieloną wodę. Możesz elegancik? Dobra. Młodzieniec w spodniach na kancik? Niech ci będzie. Młodzieniec ubrany odświętnie. Okej. Okay. Młodzieniec. Panowny zeponętnie. Dobra. Młodzieniec, na którego psy wyją? Niech ci będzie. Kłaniają się drzewa, kłaniają się dom. Niesiemy Marzannę w koronie ze słom. Niesiemy Marzannę tam, gdzie szumi woda, bo szumiąca woda urody jej doda. Rzućmy ją w falę, niech się skąpie dobrze. Marzanna, cóż to za obrzęd? Przepraszam, lecz nie wiem, dlaczego ta postać do wody za chwilę wrzucona ma zostać. Od dawna mnie trapi pytanie w tym sensie. Kim była Marzanna? Skąd zwyczaj wziął ten się? Panny oko było ciekawość zachłanna, więc im wyjaśnimy, jak było z Marzanną. Proszę o skupienie, no i proszę siadać, bo następnie będzie tragiczna balada. Będzie balada, więc proszę siadać. Po prostu mucha nie kuca. Wszystkich nią wzruszę, lecz najpierw muszę powietrza nabrać w płuca. Za siódmą górą, za siódmą rzeką, gdzie się pejzaż rozciągał równinny, wśród pól od śniegu białych jak mleko, stał sobie pałac jednorodzinny. Wśród pól od śniegu białych jak mleko, stał sobie pałac jednorodzinny. Powszechny podziw budził w pałac, srebrny był z wierzchu, złoty od środka. A w tym pałacu sobie mieszkała, dosyć bogata, pewna sierotka. A w tym pałacu sobie mieszkała, dosyć bogata, jedna sierotka. Miała dukaty, szaty, piernaty. Była to bowiem posażna panna. Co jeszcze panna miała poza tym? Na imię miała panna Marzanna. Co jeszcze panna miała poza tym? Na imię miała panna Marzanna. Choć nie brak było w tej okolicy prześlicznych panien, jak również dziewcząt. Leciały rudkę, bo zalotnicy do tej Marzanny ciągnęli zewsząd. A
chciały Rutkę po salotnicy, do tej maszany ciągnęli zewsząd. Ciągnęli zewsząd, pieszo i konno, jak ćmy do lampy, mali i duzi. Żeby jej wyznać miłość dozgonną, lecz tej miłości wychodził guzik. Chcieli jej wyznać miłość dozgonną, lecz tej miłości wychodził guzik. Co się zjawił każdy mieli, czy to na koniu, czy na koniu. Krzyczał, z Marzanną się nie ożenił, jak ją zobaczył, tracił ochotę. Krzyczał, z Marzanną się nie ożenił, jak ją zobaczył, tracił ochotę. Jeden za drugim szybko zmykali. Czarni ludzi, grubi ludzi, bo widok panny przestrach ich budzi. Zmykali mali, zmykali duzi, bo widok panny przestrach ich budzi. Czemu, ach czemu, zmykali na skrzydłach wiatru? To się okaże, to się okaże, to się pokaże w ramach teatru. To się okaże, jak się pokaże, jak się pokaże w ramach teatru. Jestem Marzanna, prześlicznie panna, ślicznie ubranna i uczesanna. W pałacu ściannach czekam od ranna, bo przez młodzianna chcę być porwana. Porwij mnie, porwij, dzielny młodzieńcze, ja twoje trudy hojnie odwdzięczę. Młodzian ucieka, młodzian nie słucha, młodzian zeszona nie chce brać ducha. Dzielny rycerzu, weź mnie za żonę, dam ci dukaty, dam ci koronę. Wyś tam, jo! Rycerz na koniu bryknął do lasa. Rycerz za żonę nie chce brudasa. Oj, nie zostawiaj biednej Marzanny. Porwij mnie, porwij! I wrzuć do wanny, wrzuć ją do wanny lub do fontanny, bo straszny brudas z panny Marzanny. Do wanny, gdy nie chcesz dzielić losu Marzanny, gdy nie chcesz, by cię wykpił obrządek, z mydłem i szczotką skakuj do wanny. Dbaj o ubranie i ceń porządek. Z mydłem i szczotką wskakuj do wanny. Dbaj o porządek i ceń porządek. Chodzi na to, wszak to kpiny. Chłopcy kpią z nas od godziny. Dosyć tego, moje panny. Oni sobie kpią z Marzanny. Ta ballada to zniewaga. Ta zniewaga krwi wymaga. To nie ujdzie chłopcom płazem. Trzeba puść tę obrazę. Odegramy się w tych ramach, pokazując stary dramat, by publiczność też widziała, jak z Marzanną rzecz się miała. Przed laty żyła sobie Marzanna, panna cnotliwa i chorza. Piękna jak zorza była poranna i czysta była jak zorza. Skromna, pogodna, schludna i miła, wstawała zawsze o świcie. Pracę lubiła, co dzień się myła, przykładnie pędziła życie. Wszystko umiała zrobić bez mała, ale to jeszcze nie koniec. Bo jeszcze ważną zaletę miała, znała się na bontonie. Samą wiwru znała niuanse i tak się znała na stroju, że w naszych czasach miałaby szansę zostać kamyczkiem z przekroju. Rybę jadała zawsze widelcem i nie lizała talerzy. Grzeczność na co dzień ceniła wielce i brawo jej się należy. Jestem Marzanna w wianku na głowie. Grzecznie was witam, drodzy widzowie. Przyjmij Marzanno serce w ofierze. Chcesz mnie za żonę? To wykluczone. Panno Marzanno, chcę cię za żonę. Chcesz mnie za żonę? To wykluczone. Nie wyjdę za mąż za kawalera, który rękawem nosa uciera. Dosyć już tego, moje panienki. Panienka nie chce dać mi swej ręki, lecz ja się zemszę za tą obrazę i wrzucę pannę, byś otrzeźwiała. Chodźbym została
w wodzie skąpana, nie wyjdę za mam za chuligana! To się okaże! Coż takiego, te dziewczyny znasz panowie robią kpiny! O marzanie głupstwa, Ploto! Jeszcze ktoś uwierzy w toto! Dosyć baśni! Niech uczony nam wyjaśni, skąd marzanny dziwny wziął się zwyczaj. Cała sprawa marzanny dawnych czasów sięga i nie jeden kronikarz pisał o tym w księgach, że bogini marzanna była niegdyś czczona na ziemiach, gdzie mieszkały słowiańskie plemiona. Czego była boginią? Co głoszą podania? Tu są różne teorie. Według jednych zdania, jak Cerera u Rzymian, marzanna była boginią ziemi, płodności, urodzaju. Lecz ja wraz z uczonymi inaczej sądzimy. Sądzimy, że marzanna to był symbol zimy, bogini zła i śmierci, co całą przyrodę, ziemię, drzewa i rzeki skuwa srogim lodem. Ludzie tęsknią do ciepła, chcąc się słońcem cieszyć, przyjście wiosny jak mogli, pragnęli przyspieszyć. Więc gdy ziemia tajała i spływały lody, złą boginię marzannę wrzucali do wody. Stąd bierze swój początek, panowie i panny, piękny zwyczaj ludowy, topienie marzanny. Za uczony wykład pięknie dziękujemy. Teraz o marzannie wszyscy wszystko wiemy. Więc by z tradycji dziś stało się zadość, wyrzućcie marzanny, bo jej każdy ma dość. Ruszamy gromadą wesołym pochodem, niesiemy marzannę nad zieloną wodą. Radują się drzewa, weselą się domy, niesiemy marzannę, chochoła ze złomy. Wrócimy do wody niedobrą boginię, nieprędko do morza, zła zima odpłynie. Teraz już wiecie, w czym sprawy sedno. Mieliście na to dowody, jak postąpiono z marzanną biedną, za co ją pchnięto do wody. Płyń sobie marzanno szumiącym potokiem, na morze szerokie, na morze głębokie. Dlatego mężczyzn strzeżcie się panny, dziewczęta, damy i panie. Niech wam los biednej panny marzanny... Niech wam los biednej panny marzanny odtąd przez drogą się stanie. Zgiń przy pannie zimo i nie wracaj do nas. Na przyjęcie wiosny otwórzmy ramiona. Teraz, gdy zima poszła już daleko, zagadź z nami wiosną nad zieloną rzeką. A opowiedział nam o tym wszystkim zespół teatralny Burza. Dziękujemy bardzo. Przyklaśnijcie jeszcze im, oklaseczki dla nich. Dziękujemy ślicznie. Słuchajcie, już wiemy jak to było z marzanną, a teraz bardzo proszę, kamery pięknie to zarejestrują. Będą zdjęcia. Zapraszam tylko i wyłącznie te osoby, które trzymają wasze, zrobione przez was przedszkolak marzanny tutaj na środek. Tylko marzanny. Wysoko do góry wszystkie marzanny. Te marzanny, które są, niech podejdą tutaj do nas. Musimy odtańczyć taniec marzanny. I to będzie ten najważniejszy moment odejścia zimy w Kamiennej Górze. W tej zimie przychodzi, bardzo proszę, marzanny niech teraz zatańczą. My się wpatrujemy i zobaczymy, która marzanna najpiękniej się zaprezentuje. Ta marzanna otrzyma od nas nagrodę. Jeszcze wyżej te marzanny, niech one potańczą, tak, dobrze, teraz dobrze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Właśnie, niech one się uśmiechną do końca, marzanny do końca. Która ma na ja wiem.
końca, dobrze. I jeszcze do słoneczka. Świetnie, świetnie, jeszcze kilka taktów. Słuchajcie, słuchajcie, wszystkie mażanny przepięknie wytańczyły ten taniec, ale skoro mówiłem o tym, że jedna otrzyma, a właściwie te osoby, które ją wykonały, coś krótkiego od nas, tak się wpatrywaliśmy tutaj w te wszystkie mażanny. Wybór jest bardzo trudny, ale jedna mażanna wpadła nam w oko od razu i tak nie mogliśmy się od niej oderwać. Oto ona, pokażmy ją. Ona nam się najbardziej podobała, chociaż wszystkie równie piękne były. Wejdź na scenę, malutku. Teraz przedstawimy, z którego przedszkola i już będzie wszystko jasne. Sposób z takiej suchej trawy. Jak ty masz na imię? Dorotka. Ta Dorotka, ta Malusia, co tańczyła do Kolusia, czy nie? To jest ta Dorotka? Ta Dorotka. Z którego przedszkola jesteś? Numer 2. A przy jakiej ulicy mieści się przedszkole numer 2, pamiętasz? Nie. Nieważne, wiadomo, że numer 2, są tylko 3, prawda? Kto wykonał tą piękną mażannę? Sama wykonałaś czy z grupą? Mama. Mama? A ty nic nie pomagałaś? Trochę. Dużo, więcej niż trochę? Tak. To właściwie mama ci pomagała, prawda? Tak. Stała obok, patrzyła jak robisz, prawda? Tak. No właśnie. To w takim razie, Dorotko, dostajesz od nas cukierki, ale te cukierki są dla całego twojego przedszkola. Dobrze? Rozczęstujesz tymi cukierkami wszystkie dzieci, dobrze? Przedszkola numer 2. Dziękujemy ci bardzo. Brawo dla tej marzanny i brawo dla was wszystkich, dla tych wszystkich pięknych marzan. One pięknie się zaprezentowały. Dziękuję Dorotce. Dorotko, pomalutku zejdź. Bardzo proszę panią z przedszkola numer 2 o zabranie tych cukierków ze sceny. Te cukierki są dla was. Miał być moment wspólnego zaśpiewania piosenki i to jest ten moment. Gdybyście teraz podeszły do swoich pań, albo ewentualnie zostały tutaj, bo marzanny za chwileczkę będziemy... Wiecie, co z nimi zrobimy? Za chwilę załadujemy je na ten specjalny pojazd, tak żeby każdą było widać. One specjalnie zostaną tam zamontowane i te marzanny, które na co roku spławiane są, czyli wrzucane do rzeki, rzeka ich zawiera gdzieś tam w północne morza, ponieważ tutaj nie ma rzeki, w związku z tym załadujemy na ten pojazd, one pojadą nad morze i tam na Morze Północnym, na Morzu Północnym zostaną wrzucone do wody i popłyną na północ, tam gdzie jeszcze zima długo, długo. Ale zanim załadujemy marzanny i z wielkim sygnałem strażackim odjadą z Kamiennej Góry, miała być piosenka i myślę, że teraz ją wspólnie zaśpiewamy. Kto da pierwsze takty piosenki, którego przedszkola? To bardzo proszę. Znamy? Oh.
Dziękujemy bardzo, ale będzie jeszcze jedna piosenka, słuchajcie. Ja idę z mikrofonem, troszeczkę wspomożemy. Kuku, kuku, freci mozła, już w ocie kleci, cieszą się dzieci. Wiosna, wiosna, idzie przez świat. Kuku, kuku, już liczy świat. Kołysia drzewa, już ptaszek śpiewa. Wiosna, wiosna, idzie przez świat. Kuku, kuku, prześwinie sad. Zatańczmy koło, bo nam wesoło. Wiosna, wiosna, idzie przez świat. Super! Czy mamy jeszcze jakąś piosenkę? Ja, my mamy. Macie jakąś piosenkę? Zaśpiewacie? No to już, ja przytrzymam na Zannę, pokaż. Proszę bardzo, śpiewam. Wiosna, wiosna, już tuż, tuż. Płaszcz słomiany spada z róż. Pączki ma już każdy krzak. To jest wiosny pierwszy znak. Zima już każdy krzak. To jest wiosny pierwszy znak. Każdy krzak wie kolejnie. Stróżka wody płynie, jest chyba jakiś ptak, to jest wiosny znak. Gdzie śpiewa jakiś ptak, to jest też wiosenny znak. Niebiak kolorowy cały świat, śpiewa ptak, szumi las, jaki piękny czas. Dusza wiosny coraz mniej, słońce świeci, że aż hej, śpiewa ptak, szumi las, jaki piękny czas. Tak jest, to jest piękny czas. Słuchajcie, przyszedł czas teraz, aby pożegnać się z Marzannami. Proszę bardzo, macie 30 sekund na obcałowanie Marzanny jeszcze. Niestety już się z nią nie zobaczymy. Moja Marzanko! Przynajmniej w tym roku. Proszę tak jakoś, bo wszystko się z nich sypie. Śpiewasz? No chodźcie, Kamilek jeszcze. Proszę bardzo, można zaśpiewać piosenkę. Jest mikrofon, proszę bardzo, są jeszcze kamery. Można bez problemu się pięknie zaprezentować. 3, 4. Pierwszy obudził się pierwiosnek, potem chochoły spadły z róż. Skowronek śpiewem woła wiosnę, żeby na pola przyszła już. Bo zima każdemu obrzydła, niech słońce jej da pstryczka w nos.
nie wiosnę, nie wiosnę przyniosą na skrzydła. Bo się jak spukasz, pak i kos wozi.